Teraz będzie trochę muzycznie, ale też trochę społecznie. Akcja ratowania psiej górki. Szczegóły już za chwilę po fragmencie utworu, który puścimy, ale jeszcze przedstawię gościa, Glenn Gleński-Meyer. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedyś jako Grówkojad. Czy to jeszcze funkcjonuje? Grówkojad nie, jest takie zawiesienie, ale są parę rzeczy, które cię mamy na półce i z różnymi gośćmi. Ale na razie to jest Freak Boutique w tym momencie i to jest najważniejsze i myślę, że najlepszy zespół, który miałem w moim życiu. To do tego jeszcze wrócimy, ale na razie zobaczmy, co można zrobić w sprawie tej psiej górki. Glenn Meyer z nami, ale z nami też Mateusz Laskowski, który zaangażował się w akcję obrony psiej górki. Mateusz Laskowski. Panie Mateuszu, co się ma stać tą górką? Dlaczego trzeba jej bronić? Władz dzielnicy Ursynów miasta Warszawy planują zbudowanie na górce i na przyległym terenie Parku Polskich Wynalazców. Mhm. I jest to projekt, który zakłada dużą ingerencję w ten teren. To jest projekt, który zakłada między innymi
zniszczenie istniejącej roślinności łąkowej wraz z podłożem siedlisk owadów, które w tej roślinności, w tym podłożu są, po to, żeby stworzyć nowe łąki kwietne. To jest projekt, który zakłada umieszczenie placu zabaw i różnych innych instalacji pomiędzy drzewami i krzewami na takim gęsto zarośniętym, zadrzewionym terenie, co oczywiście wiąże się z zagrożeniem dla samych drzew, ale też dla różnych zwierząt, które tam żyją, przede wszystkim dla ptaków. I to wszystko za około 4 milionów złotych z publicznych pieniędzy, więc uważamy, że jest to projekt po prostu przyrodniczo szkodliwy i niepotrzebny. Ja rozumiem, że tak jak widzimy w tym teledysku, ta przegórka jest na razie zupełnie dzikim terenem. To jest terenem, powiedzmy, półdzikim. Ona jest takim terenem, który przyroda w mieście sobie, można powiedzieć, w pewnym sensie odzyskała. Natomiast ona jest terenem jak najbardziej dostępnym dla spacerowiczów, dla różnych grup mieszkańców. Tak umownie się nazywa psią górką, ale to nie jest tylko górka dla psów i psiarzy. To jest górka, na którą przychodzą rodziny z dziećmi, na którą przychodzi młodzież, na którą przychodzą najróżniejsze osoby. W zimie tam się roi od ceneczkarzy, jeśli jest śnieg, no, ale ostatnio akurat był. W lecie można zobaczyć ludzi, którzy biegają, ludzi, którzy sobie robią pikniki w trawie, czy dzieci, które się bawią latawcami itd., itd. Więc to jest taki teren w tym sensie unikatowy, że nie nadmiernie uporządkowany. Nie? Taki teren, który z taką półdziką, czasem się mówi paranaturalną przyrodą, pozwala obcować. To jeszcze zapytam, czy te plany Urzędu Dzielnicy, czy plany jakichś wyższych władz, one zabiorą zupełnie ten teren spacerowiczom, psom? W praktyce to się okaże. Według deklaracji urzędu nie, tak ma nie być. I no, mamy nadzieję, że tutaj urząd dotrzyma słowa i faktycznie nie zostanie ograniczony dostęp dla żadnej grupy, w tym dla osób wyprowadzających psy. Ale nie w tym rzecz. Jakby istotą sporu jest szkodliwość przyrodnicza tego projektu. Właśnie to, co mówię, zniszczenie tej istniejącej roślinności łąkowej, zagrożenie dla drzew, zagrożenie dla ptaków, dla nietoperzy, dla różnych drobnych ssaków ród, które również tam żyją. Więc jakby to jest problem, a nie kwestia dostępności parku dla tej czy innej grupy ludzkich użytkowników. To teraz przejdźmy do strony artystycznej. Glenn Meyer z nami cały czas. Kto przyszedł z tym pomysłem i projektem, żeby na Psiej Górce nie tylko o niej nagrać piosenkę, w zasadzie to jest przeróbka starego hitu, ale też żeby tam zrobić teledysk? To było tak. Maciej... Halo? Tak, słyszymy się cały czas. Proszę mówić. Maciej Góra, który grał na zespole z lat 80. On mieszka tam w Warszawie, ma i bardzo się interesuje ekologiczne rzeczy. I on się interesował i zaczął ten... to akcję razem połączyć, my muzycy razem z tą akcją. I ja to zrobiłem ten numer i powiedział mi, że może będzie zainteresowany różnych muzyków typu Muniek i Dr. Misio. I byłem zachwycony, że dołączyli do tego. Muniek widzieliśmy na tym teledysku, nawet nam pomachał wychodząc z psami. Tak, jestem ciekawy, czy to jest obok tego parku, czy to jest Żoliborz. Właśnie nie pamiętam, gdzie on mieszka, w której dzielnicy, ale to ciekawe, czy akurat chodzili do tego parku. Mm-hmm. A czemu wybór padł na tę piosenkę akurat kryzysu? Magura, Maciej miał taki pomysł, że da się to odnowić, ten tekst, lekko go, może nie zmienić go, tylko dodać do niego, żeby precyzować treść. A mi się podoba ten pomysł, a to jest drugi raz, że robię remix do tego zespołu na ich płycie. Taki tribut jakieś 10 lat temu zrobiłem medley 3 numerów i bardzo lubię remiksować takie zespoły. Pozdrawiam przy okazji Macieja Magurę, z którym wiele lat temu miałem okazję pracować radiowo. Natomiast wracając jeszcze do muzyki, do teledysku, czy wierzy pan, że to jest dobra broń, żeby tę górkę obronić? Że uda się tej piosence wypłynąć trochę i w słusznej sprawie powalczyć? Moim zdaniem warto, bo
może będzie miała albo duży, albo mniejszy wpływ, ale przynajmniej ludzi z podobnego myślenia mogą spróbować się starać i jeszcze do tego dla mnie to było wielka muzyczna zabawa i zaszczyt współpracować z takimi muzykami. To skoro mówimy o miejscu do spacerów, to zapraszamy wszystkich na spacer tam, ale też w inne miejsca. Proszę nie zostawać cały dzień w tym pomarańczu, panie Glenn. Dziękuję bardzo za rozmowę. Będzie nadzielony na drugiej połowę dnia. Dobrze. Za chwilę przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Zmieniamy temat dzisiaj uroczystości pogrzebowe księcia Filipa i o tej postaci, o tym, jak będzie wyglądał ten dzień, porozmawiamy z naszym kolejnym gościem.